Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pięknej uroczystości, na nadaniu nazwy rondu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za chwilę odsłonimy ten symbol reprezentujący najpiękniejsze, łączące nas, Bialczan, i nas, Polaków, wartości. Miłość, szacunek, potrzebę wewnętrzną, potrzebę wspierania się nawzajem, okazywania sobie nawzajem szacunku i życzliwego ludzkiego wsparcia. Czyli serducho, piękne czerwone serducho, to pod logiem którego od 28 lat w Polsce gra najpiękniejsza z orkiestr świata. Jestem dumny, że w Białej Podlaskiej tak pięknie angażujemy się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jestem dumny i bardzo dziękuję jeszcze raz Państwu radnym za to, że Biała Podlaska to eleganckie nowe rondo w przebiegu drogi wojewódzkiej doceniła, nadając mu nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję Wam za to bardzo. Nasza działalność charytatywna to jest tak jak ta woda, która kapie z nieba i nasze serce rosną, a także rosną te wszelkie dobroci, które dzięki wolontariatu, dzięki działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki wolontariuszom, dzięki Wam, kochani, wszystkim, jesteśmy tu dzisiaj, jesteśmy, jak to mówi, jak ktoś mówi, tu i teraz, bo to, żeby udowodnić, że wielkie idei wspólnoty, wielkie idei, które są w nas, wylingnujemy je, to serce, które teraz będziemy go osłaniać, to niech będzie zawsze takim tętniącym sercem, tętniącym dobrocią, tętniącym, niech płynie w to serce krew, która świadczy o nas, o naszym społeczeństwie, o nas wszystkich. Jest mi ogromnie miło, że na wniosek radnego Mariusza Michalczuka Rada Miasta przyjęła, tak jak pan poseł powiedział, prawie jednogłośnie o nadanie nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie w tym miejscu, na pięknym rondzie, które powstało, które służy mieszkańcom naszego miasta. Szanowni Państwo, to wielkie serducho jest podziękowaniem wszystkim, którzy się angażują w tą piękną akcję. Od 28 lat angażują się, zbierają pieniążki na szczytny cel. Od małego po ludzi starszych pomagają. Polska, mieszkańcy naszego kraju umieją pomagać, umieją się jednoczyć. Tutaj jest piękny przykład tego. Cieszę się bardzo. W naszym szpitalu, w Bialskim Szpitalu, jest sprzęt o wartości ponad 6 milionów złotych. I ten sprzęt jest na co dzień wykorzystany. Kochani, to są pieniądze wasze i to jest właśnie efekt waszej pracy. List Jurka Owsiaka do mieszkańców Białej Podlaskiej. Drodzy przyjaciele, z ogromną radością w sercu dziękujemy za nadanie rondu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiegło się to z takim samym nadaniem imienia orkiestry rondu w Warszawie na Ursynowie. To pokazuje moc i ogromną skuteczność działań WOŚP. Jesteśmy skuteczni dzięki wspólnym działaniom wspierającym Polską Służbę Zdrowia. Łączymy Polaków w tej idei od prawie 3 dekad, co jest powodem do dumy i radości. Wyzwoliliśmy w nas ogromne pokłady działań społecznych i obywatelskich, które służą nam wszystkim bez względu na nasze przekonania i pomysły na życie. Gramy ze wszystkimi i gramy dla wszystkich. Siema, Jurek Owsiak z Fundacją.